Oczywiście wojnę na Ukrainie oceniam z wielkim niepokojem, ponieważ no, tutaj jest bardzo dużo różnych scenariuszy, które mogą być, różnie się to może zakończyć. Każdy scenariusz w inny sposób wpłynie na rozwój polskiej gospodarki. No, chcielibyśmy, żeby to jak najszybciej się zakończyło i żeby można było zacząć odbudowywać ukraińską gospodarkę i to byłby ten pozytywny scenariusz, prawda, dla polskiej gospodarki. Oczywiście wiele polskich firm jest powiązanych ze Wschodem, bo Polakom, polskim firmom było łatwiej zdobyć klienta w Rosji niż w Niemczech. Łatwiej było sprzedać produkt na Ukrainę niż do Ameryki. Dlatego też wiele polskich firm no, ma swoje biznesy powiązane ze Wschodem, zwłaszcza te, które produkują, i te handlowe firmy też. I dlatego no, chwilowe zablokowanie tego rynku no, boli wszystkich. No, u nas to jest co najmniej 25% eksportu doszło na Ukrainę i do Rosji. Znaczy mówię nie tylko eksportu, ale również część produkowała dla potrzeb Rosji produkowaliśmy na Ukrainie. Więc tego jak gdyby tutaj no, w Polsce nie straciliśmy, ale też dużo szło z produkcji polskiej do Rosji, z produkcji polskiej szło na Ukrainę. To jest duży koszt, a poza tym no, pozostało nam do utrzymania około 600-700 osób w Rosji i na Ukrainie, ponieważ no, nasza firma dystrybucyjna w Rosji zatrudniała 200 osób, prawda? Teraz przez to, że i Ukraina im nie dostarcza, i Polska im nie dostarcza, ci ludzie są bez pracy, ale są na liście płac. Także to są koszty, no ale niestety no, liczymy że na to, że ta wojna szybko się skończy i będziemy mogli dalej rozwijać gospodarkę nie tylko polską, ale i ukraińską. Oczywiście te szanse są, natomiast dzisiaj już też na przykład nasze centrum dystrybucyjne we Lwowie przeznaczyliśmy pod centrum logistyczne dla pomocy, czyli tutaj z Nowego Sącza wysłaliśmy już 10 tirów z produktami, które kupujemy u przedsiębiorców. Tam redystrybuujemy poprzez Caritas Lwów. Również przyjmujemy bardzo dużą ilość uchodźców tutaj, dajemy im schronienie. I myślimy, że kiedy nastąpi rozwiązanie tego konfliktu, jak gdyby łatwiej nam będzie wystartować, prawda, z odbudową Ukrainy. Też zaoferowaliśmy naszym wszystkim dystrybutorom z Ukrainy pomoc w Polsce logistyczną, mieszkaniową, prawda, dużo ich przyjeżdża. Także myślę, że jak wrócą tam do swoich biznesów, ich dzieci, żony, to też łatwiej nam będzie sprzedawać te produkty nasze na rynku ukraińskim.